Siemanko, z tej strony Chocolate i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przedstawię wam coś niesamowitego, ale na wstępie chciałbym od razu uprzedzić i też przeprosić, bo gra będzie strasznie lagowała. Będzie lagowało, ponieważ mam w tym momencie 30 fpsów i to jest 30 fpsów w najlepszym wypadku. Gra będzie zacinała, ale to jest spowodowane modem, który mam wgrany i który chcę wam dzisiaj pokazać, więc musicie mi wybaczyć, mam wgrane shadery, ponieważ na shaderach cienie wyglądają w porządku, bez shaderów cienie są bardzo zepsute. No nic, co dzisiaj mam wam do pokazania? Zobaczcie, coś ta ziemia jest taka nierówna, coś tutaj jest nie tak. Zobaczcie, tam jest zameczek, a tam są... Chwila. Czy to są góry, które nie są kanciaste? Czy ta łąka przypadkiem nie powinna być kanciasta? Czy tamten pagórek nie powinien być kanciasty? Chwila, co tu się dzieje? Czemu ten pagórek nie jest kanciasty? Czemu to jeziorko z lawą jest w takim gładkim zagłębieniu? No właśnie, to jest ten bardzo fajny mod, który niestety nie jest już kontynuowany i gram w tym momencie, jak pewnie zdążyliście zauważyć, na Minecrafcie 1.7.10, ponieważ to jest ostatni Minecraft, na którym można ten mod zainstalować. I co on robi? Otóż ten mod wygładza nam wszystkie naturalne klocki, które występują w grze. Naturalne, czyli kamień i w sumie dirt, trawa i tak dalej. Chodzi o to, że... trzeba wskakiwać. Chodzi o to, że zobaczcie, wszystkie klocki, które mamy na równej powierzchni, są równe. Co za tym idzie, gdy wejdziemy do jaskini, tu mamy taką jaskinię, zobaczcie, co się dzieje w jaskiniach. Patrzcie na to. Ups, trochę nam już gra zaczyna świrować, czekajcie. Podnieśmy może jakąś fajną, ładną pochodnię. Zobaczcie, co się dzieje, ej. To jest tunel, to jest okrągły tunel, jak w filmach, jak w innych grach, jak jaskinie. Wow, zobaczcie, jak to wygląda. Możemy przyczepić troszeczkę pochodni. Patrzcie na to. Mamy okrągłe jaskinie, takie jak powinny być. Takie jak powinny być. W oryginalnej wersji, według mnie. To jest dziura jak w filmie, w którymś Alien kontra Predator, przypomniało mi się, była ekspedycja na jakiejś Antarktydzie czy gdzieś i tam właśnie mieli zbadać, co zrobiło taką wielką dziurę w ziemi. Taką wielką, idealnie okrągłą dziurę w ziemi. Dobra, nieważne. Polecam Alien kontra Predator, bardzo fajne filmy. No dobrze, troszeczkę się rozgadałem, ale zobaczcie, co my tu mamy. Oczywiście cienie są bardzo brzydkie i frame rate jest bardzo słaby, ale zobaczmy, co my tu możemy ciekawego znaleźć w tych jaskiniach. Mamy bardzo zgliczowane cienie, no ale... nic na to nie poradzimy. Widocznie twórcy sami też nie mogli sobie z tym poradzić, dlatego mod przestał być kontynuowany, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że to jest wow! To jest coś, czego nigdy w życiu jeszcze nie widziałem w Minecrafcie. Wiecie co? Biegam tak sobie po tej mapce, ale nawet nie sprawdziłem, co się dzieje z klockami, kiedy je zniszczymy. Klik, klik, klik. Aha, po prostu nasz pagórek się pomniejsza. Przez co mamy po prostu bardziej płaski, albo bardziej stromy. Chociaż wiecie co? Gdybym ja robił ten mod, nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, to zrobiłbym tak, żeby po rozwaleniu klocka po prostu była nadal kanciasta dziura. Tak by było chyba najłatwiej. No ale cóż, widocznie twórcy moda postanowili, że skoro ma być płasko, to będzie płasko. Uhuhu, gra nam się troszeczkę gliczuje. I co? Mam jeszcze jeden pomysł, wiecie co? Zobaczcie, że dziury albo różne takie dziwne konstrukcje czy budowle były takie bardzo okrągłe, w sensie były zrobione w taki bardzo specyficzny sposób i zastanawiam się, słuchajcie, każdy z nas po rozpoczęciu nowej gry spędza pierwszą noc w domku z dirta. Jak będzie wyglądał domek z dirta na tym modzie, co? Zaraz sprawdzimy.
Mamy trochę dirta. I wybudujmy sobie... What? Co się dzieje? Wiecie co, nie wiem czy... Nie wiem czy na tym modzie możemy zrobić sobie zwykły domek z dirta. Chociaż... Czekajcie. Ja tu muszę tak trochę na oślep to robić, bo... Szczerze, nie widzę kompletnie... Gdzie tu jest... Dirt, a gdzie nie? Okej, okay, zrobiliśmy jakieś dziwne coś. Dziwną ścianę mamy tutaj. Zróbmy może sufit, który... co się dzieje? Zobaczcie. Wow, to mamy lewitującą ścianę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Nie mam pytań. Czy da się zrobić lewitujący sufit? Halo, Gierko, co ty robisz? Zrobiłaś kawałek dirta i teraz nie chcesz go przedłużyć. No wiesz co, dzięki. A ty co, świnko, się patrzysz? Przesuń się kawałek. To spróbujemy zrobić jakąś ścianę, czy cokolwiek. O, słuchajcie, coś się dzieje. Mamy takie coś. Chyba rozumiem. Patrzcie, co się dzieje. Czyli musimy zrobić dwuwarstwową ścianę i ściana powstanie. Okej, okay, dobra, słuchajcie, wybudujemy domek. Uda nam się wybudować domek. W takim razie mamy ścianę. Wow. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się to podoba. Pyk, pyk, pyk. Mamy kawałek w tą stronę. Musimy ją troszeczkę chyba tutaj powiększyć, żeby była gruba. No dobra, słuchajcie, miałem troszeczkę problemów ze zbudowaniem, ale szczerze jestem zaskoczony, ponieważ wiecie co? To wygląda jak prawdziwa lepianka. Troszeczkę za duża, troszeczkę dziwna, ale to wygląda jak coś, co zwykły człowiek, mając kupę błota i dużo wolnego czasu, mógłby zbudować. Więc... Tak wygląda nasza lepianka, zrobiona na tej modyfikacji i już widzę, nam zarasta wszystko trawą. No, czy to wygląda w środku ładnie? Niekoniecznie, ale z zewnątrz muszę wam powiedzieć, że jest całkiem fajnie. Co mogę wam jeszcze powiedzieć o tym modzie? Oprócz tego, że tak obciąża komputer, że mój to chyba już wchodzi w nadprzestrzeń, to... Jest to bardzo fajny pomysł, jest to bardzo fajny pomysł i szkoda, że twórcy nie dopracują tego moda, bo to byłaby naprawdę bardzo fajna alternatywa do takich klockowych, kwadratowych światów, które znamy na co dzień. I muszę wam powiedzieć, że ta pustynia z tym modem wygląda po prostu epicko. Zobaczcie te góry i takie jakby wydmy z piasku, bo to teraz wygląda, zobaczcie, jak wydmy. O, ale ściny! To wygląda jak wydmy, a jaskinie wyglądają jak dziury po kosmitach, po takich ogromnych robalach. Okej, co my tu... What the fuck? Okej, dobra. Właśnie stoimy przy pustynnym zamku, który troszeczkę... Nie wygląda tak jak powinien, ale no dobra. Jeśli chcecie pooglądać te takie zbugowane budowle, to zapraszam was do zainstalowania tego moda. Jest mnóstwo problemów z instalacją. Męczyłem się chyba godzinę, ale jeśli jesteście bardzo zdesperowani, to zapraszam. A ja mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Aha, zapomniałem. Link do tej modyfikacji, do wszystkiego jest w opisie. No i dzięki za oglądanie. Jeśli film się podobał, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam was też, bo jeszcze was nie zapraszałem. Zapraszam was też na mojego Instagrama, na mojego Snapchata, na mojego fanpage'a i na w sumie wszystko, gdzie jestem. Gdzie tylko, gdziekolwiek nie wpiszecie Polish Chocolate, to prawdopodobnie mnie znajdziecie. No dobrze. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. O Boże, mówię to już trzeci raz. Do zobaczenia. Cześć.
Cześć!